W sumie to chyba byłem ja. No ale No chyba proszę. czy na pewno. Oni są skłóci od 20 minut, jak coś. To co sobie się mam podać pod pod kontrolę. Okazało się, że gościu ja była w ogóle na ktoś raz i nie wiedziałem. Zadzwał pomoc, mimo że nie powinien tego robić. Panie komendancie. Ale mówi, że nie wiedział. Śledzi na wyspie. Zabawy, no przecież to jest wyspa. Nie to się normalnie to nie dużo konia walił. Nie, bo oni mieli podać swój numer telefonu i mieli komórkę w rękach. Tak, kciuki, kciuki. Ja sobie raz wyłamam i kciuka, jak konia waliłem. Bez odbioru. No. No patrz, wjechał mi! Ja pierdolę, widziałeś to, jak mi zajechał? Dobra, to nie zgłaszam, bo zdecydowanie. Zajechał mi, widzieliście? Jak na bombach. Ta blondyna to taka fajna dupa. Gdzie się na nią chodził? Ona mi zgłaszała, że na nią chodziłeś. Pierdolę głupoty. Ma kapitan numer? Jakie? No. Ale jeśli chciałeś umówić, to trzeba to zamówić. No. No nie. No, wszystko. To jest... Kolegi demona przeszkolone. No dobra, a czym się zajmuję? Prostytucja jest, czy nie ma? No patrz. No ale jak? To nie tu, na radiu jestem z moim. Bo mieliśmy wymuszone pierwszeństwa. No. Kapitan wszystko marzy i wszystko wie, no. Kapitanie, ale prostytutka czy nie, no? Jeszcze nie wiem, sprawdzę. A co ona mówiła na mój temat? Że nachodziłem, jak ją raz widziałem w życiu. I ją nachodziłem. To kolek nie wyciągnę konsekwencji, ale nawet jakbyś ją nachodził, nakabywał, to się nie dziwię, bo fajna dupa. No ga, dobrze. Odpala. Panie kapitanie, trafiliśmy na tą blondynę nieszczęsną znowu, prostytutkę. Czy nie wiem, czym ona się zajmuje. Bardzo przepraszam, bardzo, bo tu miałam dzwonić do komendanta, chcę porozmawiać. Słucham? Tak, to tą blondynę. Tak, znowu ją złapać. Miałam telefon. To weźcie i naprawcie samochód, bo ona mówi, że jej zabieracie. Ja na nich przyjeżdżam na komendę, ja muszę z nią pogadać. No już się nie powinien działać, już czelka pod głowicą poszła. Już co pani mówiła? Super, dziękuję bardzo. Wie pan co, pan chyba musi sobie jakiś aparat słuchowy kupić czy coś. A nie mogę powtórzyć po prostu. Jennifer, ale muszę jechać, chłopaki. Następnym razem pogadamy, okej? Dobra, nie po pierwsze sprawy. Samochód jest troszkę uszkodzony. Pani musi do mechanika jechać go naprawić. A po drugie pan kapitan Killer poprosił, aby pani stawiła się na komisarycie. Wiem. Chodź na zakolek ze mną, chodź. Pan kapitan mi powie, co ona mówiła na mój temat. No dobra, chodź na moment. Dzięki za czy dolany graczel. A pan weź się szepta wódź. No mam. Ale już. Za kolek, powiem ci tak, ja wiem, że ty nie masz kobiety, ja mam. Chcesz ją poruchać, to ci zmiękczy grunt. Nie, chcesz? Wiem, ja tu mam już. Nie chcę, tylko chcę się zastanowić, o co chodzi. Co, nareszcie będziesz jeździł całe życie? No nie, jakby... Bez sensu, kurwa, za kolek, weź się zastanów, no. Na panie szybki dupa. Mogę wjechać. A to, że tam, wiesz, ma jakiś przeszłość, to każda kobieta ma. No. No ta, ale jak ona mnie pomawia mnie, to ja jej mogę co najmniej, mogę ją kutasem w czoło strzelić. Ale chcesz ją? No jak mnie przeprosi, to mogę ją wyruchać, jak nie, to mogę ją fają strzelić po czole i tak. Ja pierdolę, a jak ja bym cię przeprosił, to też mnie wyruchał? Weź już się zastanów. To jest inna sprawa. Jeść kurwa, jeść na patrol. Widzę, że nie chcesz jej, ty ją zmiękczę, ją wyrucham. No. Ja ją zmiękczę, pan ją wyrucha? Nie, na odwrót. No, tłumaczyć będziesz się później najwyżej. Patrzak boczkiem. Dobra, boczkiem czy nie, trzeba tam najszybciej dojechać, jak się da. Ja pierdolę, to jest niemożliwe! To w twoich oczach też było tak? Przecież jechał cały czas przed nami. Cały czas przed nami jechał. No jak? U mnie zajechał, z boku skręcił. Widziałem to w twoich oczach. Ja go cały czas widziałem, on jechał sobie tak 60 przed nami. Innego. U mnie zajechał, wymusił kurwa, jak no... Siłach, weź jacha, przecież co mogę wyświrować? Jeszcze nigdy nie jechałem radiowozem bez kajdanek. A zdarzało mi się często jeździć radiowozem, że tak powiem. A przede wszystkim nie jechałeś z funkcjonariuszem za kolakiem, za kierownicą. A, no to w życiu. Daj pan czadu, że tak powiem. Pas pan zapnij. Raz. Pieca.
Teraz mieliśmy taką sytuację, że ktoś się nie chciał jechać robicie, do bagażnika. Ja to ze mną się może dogadać. Ja mam 7 km jechać, kurwa. Z nami też. Ja to nawet jak byłem mały, to chciałem być policjantem. Ja dalej mały jestem. Pana. O Jezus. Co za rak. Co się panu stało? Miałem wypadek. Czekaj, ściągnę to z niego. Oj, ale nie jeździ po nim. Muszę ściągnąć to chciałem, sorry. Ale ja nie widzę państwa. Panów nie widzę. Jak? Stoimy za chyba daleko. Ja, nie. Chyba daleko ode mnie. Kurwa, jak mam tym przejechać? Jak mam tym motorem stąd wyjechać? O skur... To ten bandyta, co go ścigałem dzisiaj. Minął nas właśnie. Dobra, ale ten gość jest ważniejszy. Wiem. Próbuję zjechać tym motorem. Już przerwałem. Kurde. Przerwałem to, co mówiłem, wiesz, bo chciałem cię bez stuczki do domu podwieźć. To taka cisza na radio. No, żeby nie było zbyt cicho, to 10.50. Ej, nie mógł mi kurwa drążę za kola krywać. No tak. Chciałem zobaczyć, jak prowadzi. Nie wiem, gdzie nic. Nie wiem nic na temat tego serwera nawet, wiesz? Ty z killerem jeździłeś? Zontak ten. Jak wrażenia? Jeździłem, no. Hasier spoczko, jak będzie... No. Jak będzie lepiej, to dasz chyba. Rajdowy to z niego nie jest. Nigdy kurwa nie będzie. Serio. To kolek, naprawdę jak naprawiasz samochód, musisz wcisnąć radio. Zrobił katapultę. Nie się nie... Szanuję. Dobra, może ja poprowadzę, co? A, szkoda gadać. Staję naprzeciwko radiowozu. Ja będę mieć... A teraz wejdź na niego. Wejdź na radiowóz. Masz wejść na radiowóz, zanim stać. Stań na radiowozie i lepiej rób to szybko, bo cię postrzelę. Strzelaj, proszę. Pięknie stoisz. I stoisz do końca. Nawet jak odjdzie pies, masz stać. Elo, frajerzy! Schodź z tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć, dobra, jest. Wy się tak mijacie od tak. No. Nie, przyjdę. Coś mam zrobić. O! Widzisz mnie! Jedź, jedź! Żyję! Co wy tam robicie? LSPD! Poddajcie się! Nie chcę rozlewu krwi! Dziesięć, trzynaście! Co ja powiedziałem? Mówiłem, żeby z nami nie zacierać, panie policjancie. Kurwa, ta pompa jest dostajesz tylko w kolano. Dzwoń po karetkę, dzwoń po karetkę. Kolano ci krwawi, dzwoń po karetkę. 10-13. Dzwoń po karetkę, dzwoni ci kolano. Wiem, że nie ma napadu żadnych. Ale musisz zajść sam. Poległem. Po karetkę sobie zadzwonię, elo. Odwiedzę pana tu na parking i idę spać. Kurwa jebana, zapatrzyłem się na GPS. Pan wysiądzie. Niech pan uważa. Pani bedeczka ładna. Pan wysiądzie. Proszę, wysiadam. A jak biały, pan się nazywa? Biały był miejscowy. Zak Olak, uratowałem pana. Dzięki za mnie, słuchaj. Dzięki za 10 dolarów. Ale poszli kurwa, chyba z 500 jechali. Zak, wszystko tam w porządku? Tak, to tylko 10-13. W sensie nie, 10-50. Pan jest taki męż, że mnie uratował. Wszystko porządeczku. Nie wiem, jak się panu słuchać mnie? Wszystko porządeczku, 10.50 mieliśmy. A kiedyś będzie pan miał dziewczynę, to ją pan wyśle do mnie. Kurwa, no zobacz, co się dzieje. To pan robi, pan uważa. No wjechał mi, no. To wjechał mi. Ja już chcę do spania, chcę służbę skończyć.
No prawda. Nie wiem, czy będę o dziewczynę czy pana. Może jest jakaś szansa. Nieważne, pan tam donate'a wyśle. Znaczy da mi pieniążki jakieś kiedyś. A może jest jakaś szansa, że umówimy się na jakąś kawę, jakiś obiad. Ja bym chciał się, ja bym chciał to wynagrodzić. Nie, to w porządku, tam pan komendantowi szepnie dobre słówko. Czyli nie ma szans na spotkanie. Co to tak? Coś tu wystrzeliło w samochodzie. Ja pierdolę. Ob koło się zepsuło całkiem. Nie, jeszcze guma pękła. Wsiadaj pan. Dobrze, że teraz guma pękła, a nie kiedy indziej. No pewnie, że tak. No dobra, tak to by mnie nie puścił. Ale to po prostu tylko chciałem panu to wynagrodzić, to, że pan mnie uratował. Dobra, to jest moja obowiązek, psi. Chociaż ja postrzelony byłem jeszcze przez tą całą sytuację. Będziemy pościelili mnie, bandziory. Dobra, panie. Sytuacja tak wygląda. Pan z buta se dojdzie na parking, dobra? Powiem panu, że jest pan piękniejszy od księżyca, ale jeździ pan jak pizda. Do widzenia.